samą porę, chłopcze. Wysłałem z poselstwem do orków dwóch najlepszych rycerzy. Powinni niebawem wrócić. Do diabła. Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? W takim razie ruszajmy zniszczyć te bestie. Pamiętaj, książę, jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas żądza krwi, staniemy się równie podli jak orkowie. Masz rację, Łuterze. Jeśli czujesz się na siłach, to chcę, żebyś ty poprowadził ten atak. Ja? Ależ oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żadna z tych bestii nie zagroziła ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Wiem, chłopcze. Witam was, tutaj Nexos. Witam w drugim odcinku Warcrafta 3. Dzisiejszy odcinek to druga misja kampanii ludzi, gdzie teraz będziemy musieli przeprowadzić jakiś atak na klan orków, jednocześnie broniąc się przed nimi. A więc mamy tutaj główne zadanie: zbuduj koszary, dwie farmy oraz wyszkol 6 piechurów. A więc weźmy się od razu za to. Tutaj mamy pokazane nasze resources, czyli nasze jakieś środki. Mamy złoto, drewno. To jest może wam znane, może niektórym nie, więc warto wspomnieć. A więc wyszkolmy najpierw chłopów, którzy będą stanowić tak naprawdę podstawę naszej gospodarki. Będziemy budować, oni będą nam budować różne budowle, które im tam rozkażemy. Więc najpierw wyślijmy troszkę tutaj na złoto. Wyślijmy jednego do kopalni, żeby zbierał razem z innymi. Jakieś niebezpieczeństwo? Arthasa postawię gdzieś tutaj. Arthas, stój tam! Więc tak, budujmy resztę. I weźmiemy się najpierw za farmy. Weźmiemy ciebie na drewno, a tym, który teraz się zrobi, zbudujemy pierwszą farmę. Farmy zapewniają nam racje żywnościowe, dzięki którym możemy budować więcej jednostek. To jest w sumie znane w takich strategiach. Więc tutaj nic się nie zmieniło. Wow, atakują nas! Oh shit! Jak widać, Uther tutaj biega i pomaga nam. Uther jest bardzo w sumie pomocny tutaj, ponieważ pomoże nam wbić te pierwsze takie levele. Jak widać, on ma 10 poziom, więc szybko można się rozprawić z tymi orkami, którzy się tutaj pojawią. Zbudujemy drugą farmę w międzyczasie. A tu niech się napierdzielają. Więc taką początkową ochronę tutaj mamy, dzięki Utherowi właśnie. Postawmy go tutaj dalej. Zbudujmy może troszkę więcej wieśniaczków. Nie wiem dlaczego, ale ja mówię na to wieśniaki. Okej, on już zbudował swoje. To wyślę go na drewno. Nie mamy dostępnych w tartaku żadnych specjalnych rzeczy. Nie trzeba mi się. Chodź Arthas. Chodź Arthasie, oczywiście. Królu. Gotów do pracy. Nie królu, to jest książę. Jezus Maria, co ja gadam. Mądry plan. Okej, ty rozwalisz skrzynki, ponieważ w skrzynkach czasem mogą znaleźć się jakieś przydatne przedmioty. Oczywiście. No, jest. Zwój ochrony, przyda się. Mądry plan. Weźmy. Zbudujmy tutaj teraz już koszary. Koszary postawimy już tutaj. Co? I zbudujmy. Mamy dwie farmy, koszary już buduję, piechurów zacznę też budować. Więc zbuduję jeszcze jedną farmę. A tego wyślę. Chyba drewna mamy dużo. Zobaczę, może na złoto pójdzie. Niech pójdzie na złoto. Zmodyfikujemy także nasze wieże strażnicze. Strażnicze. Aby jakoś pomagały nam tutaj z tymi orkami, bo tutaj fale będą przychodzić tych orków. Później udamy się do ich głównego obozu, więc jakoś tutaj ich załatwimy. Tutaj się wszystko ładnie buduje. Dobra, farma się skończy. A ja udam się gdzieś tutaj zwiedzać te tereny. O, jak widać, orkowie zbierają się u góry. Wyślę mojego Arthasa. Arthasie! Żeby zdobył trochę expa. Ja też użyję boską tarczę. W ten sposób nie będą mnie atakować, ani mnie, ani Uthera. To jednak zżera manę. Chyba, nie pamiętam. Nie, chyba nie. Zacznijmy robić piechurów. Raz, dwa, trzy. Trzech mamy zrobienie. O co chodzi? Atakują nasze oddziały!
O Jezu, wieża mi się pali. Ale miło. Okej, okay. Więc jeżeli dobrze pamiętam, dawno nie grałem w tę grę, to gdzieś tutaj powinien znaleźć się, tu chyba, tu powinien znajdować się obóz, obóz krasnoludów, którzy będą chcieli od nas przysługę. Jak najbardziej. Witaj, dobry człowieku. Chcesz z nami zapolować? A na co tu polujecie? Na czarne smoki. Mówią, że ich krew może zakląć oręż ogniem. Ogniste zaklęcie, którego szukacie, może okazać się bardzo przydatne. Bestia, na którą polujemy, to Syrinax. Jeśli nam pomożesz, potwór nie będzie miał żadnych szans. No, więc my zrobimy tutaj kolejną misję dodatkową. Zabić jakiegoś wielkiego smoka. Dostajemy tutaj tych strzelców. To są krasnoludcy strzelcy, tacy trochę jak ja. Czas ruszać. Bardzo zabawni typkowie. Dostajemy także kuźnię, w której możemy zrobić jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra, my tutaj zacznijmy oj, założyć trzeba więcej farm. Okej. Okay. Chodź tu, wieśniaczku. Ty zacznij budować i ty zacznij budować. Okej, okay, a więc myślę, że tutaj na razie zrobię przerwę. Ja troszkę tutaj wojsk pobuduję. Myślę, że nie ma sensu tutaj oglądać tego. To jest w sumie taka podstawa. Już widzieliście, jak mniej więcej tu działa wszystko. Zacznę robić troszkę strzelców, żeby ubić tego smoka, ponieważ rycerze nie mogą go atakować. Więc piechur, przepraszam, nie są rycerze, tylko piechurzy. A więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, a więc ja już sobie zbudowałem tutaj dosyć pokaźną armię tych krasnoludów strzelających. Zrobiłem drugie koszary, będę szkolił dwie jednostki w tym samym czasie. Zostawię sobie tych piechurów tutaj i jeszcze nie będę robił ostatniego, ponieważ gdy zrobimy ostatniego, służę będzie światłości. Taki jakby mały cinematic, a najpierw chcę rozprawić się z tym smokiem właśnie. Jak najbardziej. Przed tym jak dostaniemy się do smoka, znajdziemy tutaj małe smoki jak gdzieś tutaj, które trzeba będzie też właśnie wyrżnąć. Biorę Artasa jako na tanka, honor. Który właśnie... O, jednak nie będzie tankował. Jak widać, atakują nam miasto. Nie wiem, czy może wysłać tych tutaj. Wyślę ich, dobra. Niech oni tu się klepią. Okej, okay, a my... Sprawiedliwości niech się stanie zadość. O, wbiliśmy także level Artasem, więc weźmy aurę. Jak widać, aura. Animacja znana z World of Warcraft. Więc zabijmy te przybrzydłe smoki. Widać, padają bardzo szybko. I jest tutaj ostatni smok wielki. Śmiesz się ze mną mierzyć? Wy śmiertelnicy! Robicie się coraz zuchwalsi. No, jak widać, nieprzyjemny smok na levelu 8. I pozbądźmy się tutaj tego smoka. Oj, zabił nam jednego, kurde, ja się nie skapnąłem. Okej, okay, i nie ma. Zanieśmy serce krasnoludom. Syrinax. Zanieśmy teraz właśnie serce krasnoludom. Nie wkurzaj mnie, Artas. To był mój tekst. Czego ci trzeba? Okej, okay, więc zanieśmy i... chyba zróbmy ostatniego piechura zaraz. Jak tutaj właśnie skończę. Chcę wam pokazać właśnie ten cinematic, taki tą scenkę, która się tutaj właśnie wydarzy jeszcze przed tym. Więc zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Krasnoludy niech idą sobie do obozu. A my Artasem tutaj przejdziemy. Trzeba mi się kłaniać. Masz już jakiś cel? Przekuję waszą broń, aby raziła żywym ogniem. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak widać, dostaliśmy tak jakby enchanta, kula ognia. Krąży wokół naszej broni taka kuleczka, dosyć fajna, ona zadaje dodatkowe obrażenia. A my zróbmy już tego ostatniego piechura i zobaczycie, co się stanie. Ja już nie wiem, ale no co. Okej, okay, więc może wyszkolmy troszkę więcej tutaj tych jednostek, mamy trochę kasy, więc... Co nam? Tak, panie. Gotów do akcji. Zadanie główne wykonane. Coś jest nie tak. O, jest. Głupcze! Czarnoksiężnicy z klanu Czarnej Skały przemówili.
Wkrótce z niebios niczym grad spadną demony i świat ogarnie pożoga. Już to kiedyś słyszałem. Czy wy, orki, niczego się nie nauczyliście? To tylko lustrzane odbicie. Parszywe psy. Co też oni knują? Zbliża się godzina zagłady. Niech ta marna ofiara zadowoli naszych demonicznych władców. Parszywe dranie! Nie ujdzie wam to płaza... Wyrżnąć orków. Wyrżnąć ich wszystkich! Okej, okay. Jak widzicie, orkowie tutaj próbują znowu przyzywać swoje demony jakieś. My oczywiście tego nie chcemy, więc wyruszamy natychmiastowo. To jakoś nie ma takiej potrzeby od razu wyruszać, ale ja już jestem w pełni przygotowany, mam wszystkie moje jednostki, więc czemu nie? Jak widać, tutaj straże są marne, więc moja armia powinna spokojnie sobie z tym poradzić. Więc zabijmy. Na honor. Ruszamy. Mądry plan. Wiem, że mądry. Jak najbardziej. Okej, okay. Gdzieś tutaj jest. Jak najbardziej. Nadchodzi. No i tu już takie troszkę bardziej lepsze straże są. Oczywiście. Wyruszmy i... Króla, mojego ojca. O, i przychodzą orki. Orki są silne. Dobra, pozbądźmy się ich. Już po orkach. Teraz został nam ostatni boss. Widać, jest to miejsce z tego cinematika. Tutaj są wykonywane te obrzędy. Więc pozbądźmy się tutaj tego mistrza ostrzy. I widać, on rozklonował się. Rozdwoił się. Jest to taki czar, lustrzane odbicie. Jest to dosyć fajny czar. Ups, ginie. O. Jak widać, zadanie wykonane. No i to była druga misja w Warcraftie 3, kampanii ludzi. Do zobaczenia, cześć. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, Uterze. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali wzywać demony. Wiem. Nie trać nadziei. Orkowie hołdują zamierającym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień.